robienie filmów to nie jest kalkulacja. Znaczy, w jakimś tam stopniu jest pewne elementy, gdzieś tam można przewidzieć. Ja na pewno nie chcę robić filmów do pustych sal, na pewno nie chcę iść w jakieś skrajne eksperymenty, bo po pierwsze nigdy mnie to jakoś specjalnie nie porywało, po drugie uważam, że chodzi o to, żeby to był dialog, to znaczy, żeby po drugiej stronie też była jakaś grupa dużo większa niż tylko ekipa filmowa, czyli widzowie, którzy zrozumieją ten komunikat, który płynie z ekranu i z jednej strony chcę, żeby on był jak najbardziej mój, autorski, wyjątkowy i tak dalej. Z drugiej strony chodzi o to, żeby on jednak był zrozumiały. I to czasami powoduje różnego rodzaju dysonanse. Ale na razie mogę powiedzieć na przykładzie moich dwóch ostatnich filmów, że to gdzieś trafia. Zobaczymy, co będzie dalej. Mnie się wydaje, że jestem takim przykładem trochę osobliwym, jeżeli chodzi o debiut, bo trochę uważam, że to było na raty, to znaczy trochę moim debiutem było Deep Love, ale to był dokument. No, Ostatnia rodzina jest pewnym takim dopełnieniem. Mam 32 lata i jakby pełną świadomość tego, że choć chciałem zadebiutować wcześniej, to i tak jestem szczęśliwcem, że mi się udało przejść dosyć równą, konsekwentną drogę bez żadnej dużej kłody. No, ja odkąd się dostałem na studia w Katowicach, to właściwie cały czas miałem ten komfort, że pracowałem w jakimś tam sensie w zawodzie. To były jakieś czasami totalne pierdoły, które ja robiłem, ale jednak nie miałem takiego skrętu. I przechodząc przez te wszystkie etapy, czyli najpierw szkołę w Katowicach, później szkołę Wajdy, później robiąc dwa filmy w studiu Munka w ramach programu Pierwszy Dokument i 30 minut, później robiąc pełnometrażowy dokument i wreszcie robiąc Ostatnią rodzinę jako debiut fabularny, no to był jeden właściwie taki ciąg z jakimiś niewielkimi przerwami. I choć Robert Bolesto, jak pisał Ostatnią rodzinę, to zaczął to robić ponad dekadę temu, no to dla mnie to było tylko 2,5 roku, czyli jak na polskie warunki, wydaje mi się to czas realizacji stosunkowo, powiedziałbym, może nie krótki, ale optymalny. No. Myśmy bardzo byli otwarci przy Ostatniej rodzinie, bo jak przeczytałem tekst po raz pierwszy, też jak producenci przeczytali, jak żeśmy zaczęli gadać wspólnie właśnie z Robertem Bolesto, no to nie mieliśmy jakichś gotowych tutaj nazwisk. I ja, wiedząc, że to jest fajny temat też dla aktorów do grania, że to jest materiał na trzy świetne role, no uparłem się, żeby zrobić, znaczy uparłem się, nie musiałem jakoś specjalnie nikogo do tego bardzo namawiać, żeby zrobić porządny casting do każdej z tych ról. No i to było wiele miesięcy pracy, sprawdzania, jak już ta trójka, która w końcu zagrała, była wytypowana przeze mnie, to my i tak jeszcze przez parę miesięcy pracowaliśmy nad tym, żeby stworzyć z nich rodzinę. No i ja sobie bardzo mile wspominam ten okres, bo miałem dzięki temu dużo swobody i wolności przy tym procesie i to było absolutnie super. Znaczy, ja bardzo lubię być na planie, bardzo to lubię, dużo bardziej niż premiery, festiwale i tak dalej. I nawet mogę powiedzieć, że mam podejście jakby do tego, co robię, dosyć podobne w niektórych kwestiach jak Zdzisław Deksiński, bo on też absolutnie nienawidził wernisaży, jakby publicznej prezentacji swoich prac. Ja nie wiem, czy we mnie to się wszczepiło teraz, czy to zawsze było się teraz uwydatniło przez te wszystkie okoliczności. Natomiast jeżeli już coś jest w produkcji, jeżeli już jest decyzja, że robimy, no to ja staram się chłonąć każdą minutę, każdą chwilę z tego, żeby na niczym się nie wyłożyć po prostu. Każdy z etapów robienia filmu jest w jakiś sposób fascynujący i też inny. No i to jest bardzo fajne w tej robocie. Tak samo jak to, że jednak za każdym razem, każdy projekt to jest coś innego. I ta zmienność mnie bardzo na pewno pociąga w tym wszystkim. Ja, wychodząc z tego kina za każdym razem, miałem poczucie, że coś we mnie gdzieś się zmieniło, że coś mną wstrząsnęło. Dokładnie pamiętam taki moment, jak wyszedłem z któregoś z tych filmów, że ja kompletnie nie wiedziałem, gdzie ja jestem. I też jakiś czas temu, niedawno, sobie pomyślałem, że to jest taki element, który jest dla mnie ważny z perspektywy widza, tak? To znaczy, że
chcę oglądać takie filmy, które robią na mnie tak duże wrażenie, więc siłą rzeczy chcę takie robić. No i szukam takich historii, które są na tyle niejednoznaczne, że potrafią zająć przez te 2 godziny w kinie. No i widząc niektóre reakcje po ostatniej rodzinie, no mam głębokie takie poczucie naprawdę satysfakcji i radości, bo to nie jest tak, że ludzie przychodzą i mówią, że gratulują filmu. To nie jest tylko to. Wiele osób dziękuje, a wiele osób mówi, że ten film faktycznie w nich został do tego stopnia, że po paru dniach dalej o nim myślą. No i to jest super, to jest najlepsze, myślę, dla każdego twórcy, że tego rodzaju reakcje.